Dzień dobry. Mamy kolejny dzień, czyli piątek, 7 kwietnia. Pogoda niestety. No dzisiaj będzie tragedia. To będzie najgorszy dzień z naszego całego wyjazdu, ponieważ mamy jakiś front, przynajmniej tak w radiu mówili, śnieżno-burzowy nadciągający ze wschodu. Więc dzisiaj będzie raczej odcinek vanowy. Taki w sumie będzie organizacyjny. My stoimy w Niechorzu, nie wiem, no wczorajsze fokusowanie, wyostrzanie trochę po ciemku dla DJI-a to było duże wyzwanie, więc nie wiem, czy cokolwiek się nagrało, ale pokażę Wam teraz, gdzie jesteśmy. Tutaj stoi van, Heniek coś kombinuje. Jesteśmy na parkingu w Niechorzu. Tutaj w odległości 50 metrów mamy zejście do plaży. Wcześniej tutaj stali jeszcze kamperem jacyś Niemcy. Teraz dojechali robotnicy, bo coś robią. Mały, zwyczajny parking. Stoimy sobie dzisiaj spokojnie, tu nockę zrobiliśmy. Jak widać, poza sezonem parkomaty ściągnięte. Więc jest ok, bezpłatnie, prawie na dziko, zero ludzi, nikt nie łazi, bus jeszcze jakiś zaparowany po nocce, cisza, spokój, dobra, idziemy do vana, Kamila robi śniadanie, bierzemy Heńka i będziemy wcinać, idziemy zobaczyć, co tam jest grane. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, Mieszku. Jesteś? Co na śniadanie? Jajecznica, jajki, no, kiełbaski, tak, tak. Bułeczki. I zapraszam. Dobrze. Okej. Okay. Dobra. Ustawię może kamerkę, więc jakiegoś timelapsa zrobienia śniadania się nagra. Pan starszy nasępa. Ale zaraz swoje dostanie. Mamu tam już przygotowała michę, karmę. Zaraz dostanie tutaj, sobie spokojnie zje. Śniadanie gotowe, właśnie zabieramy się do jedzenia. No jak widać, zaraz Wam pokażę, no pogoda nie zachęca, zaczyna padać. Sprawdzałem na aplikacji Ventus Sky pogodę, no i jest dzisiaj bardzo, bardzo niemiło, więc prawdopodobnie do godziny 16? Do godziny 16 będziemy siedzieć w wanie. Ja trochę popracuję, Kama coś tam porobi. A teraz śniadanko Wam pokażę, więc klasyczne, jajeczniczka, pomidorek, kiełbaska smażona, do tego bułki, pyszna herbatka. Co, siadamy? Tak. Dobra, do później. Siema, no my dalej siedzimy w vanie, pogoda nie zachęca do jakichkolwiek wyjazdów. Kamuś? Jest zimno. Jest zimno. Jest dzisiaj, no, jest chłodnawo.
Na razie siedzimy i obczajamy pogodę. No, pokażę wam, jak to wygląda. Nie, tutaj okno pada, siąpi. Na laptopie patrzę na stronę Ventus Sky. No, kolorowo nie jest na całym wybrzeżu, ale pocieszę was jednym. Znaczy, to na pewno zobaczycie później. No my co? No, siedzimy. Siedzimy sobie, czekamy na lepszą pogodę. Na pewno musimy jechać na zakupy. Co moja żona potrzebuje kupić? Nie wiem, zobaczę, co mnie urzeczy w sklepie. No dobra, no to co? Może kolejna odsłona, nie wiem, z wyjazdu na zakupy. No taki dzień, no słuchajcie, no sami jeździcie, więc wiecie, jak to wygląda. Nie zawsze kurczę w tym. W kwietniu mamy piękne słoneczko, jak wczoraj, gdzie śniadanie na plaży wjechało. No coś Links wymyśla z Kamą. Co, zaczepiasz panią? Linuch? Jest kamera, przestał się bawić. Tak, on jakoś przy kamerze się wygasza. Nunuś, no co jest? Nie? Kamera ci się nie podoba? No, jak z... Schowam cię. Nie ma psa? A, nie ma. To jest przylepa. On tylko do głaskania. Spoko, na razie coś jeszcze tu poogarniamy w aucie i gdzieś do pół godzinki powinniśmy się zbierać. No jakoś tak. A może się zdrzemniemy? Dobra, my postanowiliśmy się ruszyć, bo? Bo jest brzydka pogoda i pada cały czas nam deszcz. Jedziemy na zakupy. Nie wiem, czy będzie widać. Jakieś 15 km od nas znaleźliśmy sklep. Jest godzina 13:26. Ruszamy na zakupy, bo jakiś obiad trzeba zrobić, coś trzeba trąchnąć na ząb, jakieś przekąski. Vlog typowo vanowy, chociaż no wiem, już piąty raz to wspominam, takie że... Takie też się zdarzają. Takie też się zdarzają, no ale co, no pogody nie przeskoczymy. Wiem, że dzisiaj po godzinie 16-17 ma ten deszcz ustąpić, więc gdzieś się ruszymy. Dziękuję za komentarz użytkownika, który prosił, żeby dodawać oceny tych miejsc, gdzie przebywamy. I spoko, jakbym zapomniał. Proszę was, przypomnijcie mi w komentarzach, żebym wam wrzucił namiary na te miejscówki. Korzystamy z Park Fortnite'a, ale będę po prostu przypinał pineski do Google Maps'a. Jeśli chodzi o to Niechorze, które będzie, postaram się pineską zaznaczone. Tutaj ten parking poza sezonem, słuchajcie, przejechało kilka aut. Cisza, spokój, deszcz pada, zero turystów. Od godziny tej 8 czy 9, jak wstaliśmy, teraz do godziny w pół do drugiej. Cisza, spokój, bomba. Poza sezonem, polecam. Nie wiem, jak jest w sezonie, więc jak coś, to teraz przyjeżdżajcie. Mało ludzi, mało ruchu. Można się naprawdę wychillować podczas deszczu w wanie. My lecimy, robimy zakupy. No i co, no było śniadanie, to czas na obiad, co nie? No. Po zakupach i dojeżdżamy do miejsca, gdzie będziemy
tymczasowo stacjonować i zobaczymy, zjemy, przygotujemy sobie obiadek, zjemy coś, pospacerujemy, może zobaczymy, a na tą chwilę pokażę Wam trasę, jak będziemy dojeżdżać. Bo po płycie lotniska, to ja jeszcze nigdy nie jeździłem. Jesteśmy na lotnisku Bagicz, tutaj gdzie odbywa się Sunrise Festival i powiem Wam, że nigdy nie sądziłem, że to będzie taki dojazd do miejsca z Park Fortnite'a, ale w sumie fajne, przyjemne. Ja z uśmiechem traktuję takie klimaty. Bo po płycie lotniska no nie na co dzień się poruszam. Kama Wam nagrywa. No jedziemy, zobaczymy, czy będziemy mogli, bo tam w oddali widzę jakieś betonowe słupki. Zobaczymy, czy będziemy mogli normalnie przejechać. Bo muszę dojechać do końca tego pasa i później jeszcze trochę w prawo przejechać. Ale dobra, lecimy. Latamy vanem po płycie lotniska. No kurde, historia się pisze. Pierwszy raz mam coś takiego. No, trasa. No. A kiedyś nie, jak jechaliśmy odebrać Linksa, czy nie trafiliśmy też właśnie na pas wojskowy? Stary? Też gdzieś mogło być coś takiego. No cóż, nawigacja nas źle poprowadziła. No ty, stoi tam kamper. Stoi kamper. Pokaż, weź go. No jak tam do cholery dojechać? Nie wiem, czy będzie go widać. Czekaj, otworzę może szybę i przez... Tam w oddali stoi kamper. No i to jest, a tutaj słup. I mamy... I teraz tylko zastanawiające jest, jak on tam dojechał. No betonów raczej nie da się przesunąć. Więc... Jeszcze zobaczymy, czy on tamtędy gdzieś nie pojechał, wiesz? No wiesz co, wedle Google Mapsów... Ale tam jest trasa. Jak my tu zjechaliśmy, a można było jeszcze kawałek dalej podjechać. I zobaczymy. No zobaczymy, no. No zaraz, w razie W zawrócisz. Jak nas wciśniesz w jakiś bajzel. Jak się tutaj coś stanie, to jak wezwę pomoc drogową, co powie? Wyślę ci koordynaty. Jesteśmy z powrotem i wiemy już, jak dojechać. Dobra, nawracamy i mamy plan dojazdowy. Okej, okay, no to teraz trasa. Dalszy ciąg trasy. No pozwiedzaliśmy bardzo przyjemne ruiny lotniska Bogic.
tego lotniska czy coś, nie wiem. Ale już wiemy, jak dolecieć na miejscówkę. Już wiemy. Wiemy, wiemy. I na pewno sobie ją zaznaczymy. I oznaczymy Wam też. Dojazd jest... Znaczy, no, dla miejscowych dojazd wiadomo, że jest wiadomy. My jesteśmy tu pierwszy raz, ale na bank, bank wrócę. Tu byliśmy, tu dojeżdżaliśmy do tych pachołków żółtych, do tych miejsc. Betonów. Do tych betonów dojeżdżaliśmy. To pokażemy bliżej. I po prostu, no, tutaj nie było przejazdu, tak? Musieliśmy się całkowicie cofnąć. Pamiętacie, no, byliśmy tutaj... Kama, może otwórz szybę, pokaż jak... Ale zobaczcie, jak ludzie tutaj bokiem latają. Przez jest, jaką górkę. To jest taka... Podejrzewam, że specjalnie była usypana górka i ludzie tędy po prostu zjeżdżają, żeby ominąć te betony. A wystarczy po prostu wycofać całkowicie na początek tego wjazdu na lotnisko i ogarnąć temat dookoła. Na szczęście nie musieliśmy iść i przeszkadzać kemperowania. Postoju. I jesteśmy też tutaj. I fajnie. Najpiękniejsze jest to, że prawdopodobnie tu mamy już morze gdzieś. Też mamy ponoć jakieś zejście na taras widokowy, tak? Punkt widokowy. No ale dobra, no to podjedziemy tam dalej, sobie staniesz i ogarniemy temat, tak? Ty w ogóle czy tam... najpierw obiad? Nie. Nie? Najpierw to robimy sobie, wiesz, wygodę i autem podjeżdżamy wszędzie, gdzie się da. No to bo chyba nie musimy stać obok tego... No nie musimy, ale to już chyba nasz koniec wjazdu. Dalej już chyba nie pojedziesz, kochanie, bo tu jest ścieżka rowerowa. Dziękuję. Koniec trasy. Ej. Tak. Tu mamy ścieżkę rowerową. No to śmiało. Fajnie. Pojeździli. Tutaj z tyłu za nami widać. Nie, muszę Wam pokazać, bo tam jest. Co? Nie wiem, czy to będzie widać. Musisz mi zooma chcę zrobić. No, opisz może. Tam jest ta cała scena do tego Sunrise Festiwalu. Widać w oddali. No jest. Tam są jakieś rzeczy wywieszone. Tam jest taka maska na budynku. Ale dobra, spoko. Na pewno jak będziemy mieli możliwość i akurat nie będzie padało, bo jeszcze cały czas kropi. Cały czas pada, jak widzicie. No niestety, no dzisiaj, tak jak mówiłem już nieraz i bardzo żałuję, że jest dzień typowo wanowy. Więc zaraz zrobimy obiad. Co tu chcesz stać? No, dla mnie spoko miejsce. Dalej od tamtych państwa, nie przeszkadzamy im. Myślisz? No, myślę, że tak. I... Stąd tą scenę widać. No, właśnie. Bo przekazuję kamerę. No, widać tą scenę. No, nie wiem, czy to oddaje. Dobra. My zostajemy. Wsiadamy, robimy obiad. Deszczyk, jak widać, dramat. No ale trudno. Bóg tak chciał. Zaparkowaliśmy na tej płycie byłego lotniska. Właśnie szykujemy się do obiadu. Uwaga, pokażę Wam składniki, więc ci, co gotują w wanach, się skapną od razu, co to jest. Czyli boczek w słupkach, śmietana i makaron. Jakie jeszcze składniki? A, powinna być cebula, tak? Coś do tego powinno być. Trochę masełka. No to masełko, no masło jest i? I ewentualnie sól, pieprz wedle uznania. No bez cebuli to robimy, bo ostatnio zaszalałem z cebulą i miałem duży problem gastryczny, więc tym razem bez cebuli. Ja chętnie bym do tego dodał pieczarki, ale podobno nie leży w kontekście, więc git. No właśnie nie. Bo... Leży w kontekście do tego? Nie. No właśnie. Ser żółty. Ale zrobimy to, pokroimy nasz żółty w plastrach, pokroimy sobie w kosmetyce. No ale to nie będzie żadny parmigiano de italiano. Nie, ale mogłoby być parmezan, ale nie kupiłam. No tak, no ale...
to danie no, na świderkach z Lubeli i wymagać od tego parmegianu, italianu, redonianu, no to grubo, co nie? Ale pysznie. Halo, halo. Nagrywamy podsumowanie dnia. Jest godzina 22:38. Słuchajcie, dzisiejszy dzień, jak sami widzieliście, no deszczowa porażka. Miało przestać padać o której ja mówię? 16:17 padało do 19:00, więc dzisiejszy wieczór w ogóle zleciał pod tym, pod znakiem Netflixowania i pod znakiem obżerania się markizami i pierniczkami. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Więc dzisiaj wjechały na ostro pierniczki, markizy. Tutaj wam pokażę szybko. Heniek już sobie poszedł spać. Wyciągnął się. Dziękuję, dobranoc. Psiska nie ma. I szybki luk na prąd. Zobaczymy. Kadruj to, panie starszy. No. Prądu full. Gazu zeszły dwie kreski, no bo gotujemy. Mamy ogrzewanie. Prądu w ogóle nie zeszło, tak jak mówiłem. No i elektrownia na kółkach. Ogrzewanie ustawione. Tyle. Wszystko działa. Więc... co? Do jutra zobaczymy, będzie lepszy dzień. Na dzień jutrzejszy chyba weźmiemy i zaplanujemy szukanie kempingu, gdzie się wykąpiemy. No jakoś tak zobaczymy, co tam jutro rozkminimy. Myślę, że tak. Myślę, że jutro trzeba będzie gdzieś podjechać, ładnie się wykąpać, ogarnąć i będziemy jechali w stronę wzdłuż wybrzeża, w stronę wschodnią, w stronę Trójmiasta, gdzieś tam. Rano wam pokażę tutaj tą miejscówkę, gdzie śpimy. No bo jest ciemno. Przyznam, że po prostu siedzieliśmy, leżeliśmy i oglądaliśmy sobie dzisiaj Netflixa. Także słodkich snów, dobranoc, trzymajcie się, hejpa.